Cześć wszystkim! Znowu poniesiem dalszy ciąg Wiedźmina 3, dodatek serca z kamienia. Dobra, zajmiemy się tym zleceniem. Będę na to, że niewiele możemy tu pogadać. Czy w sumie moglibyśmy od razu z tym uwięzionym pogadać, ale co tam. Zlecenie też można się pobawić. Zwłaszcza, że niedaleko jest. Dum, dum, dum. Jakieś dziki pewnie tu znowu. O, niedźwiedź. Zobaczymy. Się spodoba. To. No chodź tu. Ciach. Tak lepiej. Dobra. I zobaczmy. Co my tu mamy na miejscu. Ślady pazurów, ugryzienia. Zbroja porwana na strzępy. Okej. Okay. Znaczy nie okej, okay, ale... Ludzka. Drugiego ciała nigdzie nie widać. A tutaj co mamy? Że jakieś ślady? Hej? Nie. O, tutaj coś jest. Potwór lata. Złapał drugie ciało w szpony. Ale widać, że nie wszystko doniósł do gniazda. Okej. Okay. Jakiś króliszek? O nitce do kłębka. No fajnie, chyba potrzebuję do czegoś... czegoś z króliszka, do jakiegoś eliksiru, więc... Więc fajnie. Okej. Okay. No tak, kolegę po fachu atakować. Dobra. Wilk, wilko, wilkowi wilkiem. Dobra. Wszystko pozgarniajmy, co tu jest. Ponieważ mogę. Dobra. Jedziemy dalej ze śladami. Tutaj były ok. Aha. Gdzie dalej jest tam? Dobra, idziemy. Tu ślad się urywa. Ptaszyska musiały wszystko zeżreć. Ale jeśli ciało też znalazło przede mną, wystarczy iść za krakaniem. Za krakaniem, Okej. Okay. No to tam są... Czy to tam coś już stoi? Archegryf. Archegryf. Okej. Okay. Pora się wziąć do roboty. Dobra, archegryfy to, o ile się nie mylę... wiecie co, muszę zajrzeć do bestiariusza. Czy to są hybrydy? Tak. Dobra. No to chyba nie mam najlepszego oleju na hybrydy, ale... Ale jakoś sobie poradzimy, dobra. Wstawaj! Gdzie lecisz? Czy on ucieka, czy tylko krąży? Jeżeli tak, strzelę do niego. Z wyprzedzeniem. Nie, większym wyprzedzeniem muszę strzelać, celować. Hej! Wylądował. I znowu się wyprzedzenie. Wracaj tutaj. Tak lepiej. Okej.
Wracaj! Aj! Pokaż co umie. Okej. Trochę mnie poszarpało. Mówię do tego, że byłem nieostrożny. W sumie nie musiałem. Okej, jakaś zbroja. Trofeum. I w sumie niewiele więcej ciekawych rzeczy. Zbroi zaraz się przyjrzymy. Ale chyba to jakaś lekka zbroja, więc mnie nie interesuje. Okej, przy okazji gra mnie teleportowała. Co tam? Okej, no to wracamy. Do zleceniodawców. Skółka tak szybko mi się skończyła? No cóż. A właśnie zbroja. Zbroja z Irael. O, ciężka. O, odporność na obrażenia. No, odporności ma bardzo dobre. I plus ma odporność na... potwory. Powiedziałbym, bardzo fajna zbroja. Chociaż tak średnio wygląda. No, okej. Dobra. W okazji możemy zajrzeć ten punkcik jeden. Co tutaj mamy? Ciekawe, co tam będzie. Ciemna puszcza. Nie ma co. Strzeżony skarb, okej. O, leszy. Spoko. Jakiś słabszy leszy, to nawet nie będę brał na niego. Żadnego... wywaru. No nie. Okej. Dobra. Mógłbym użyć na niego bomby dwiemiarowej, żeby anulować tego zamianę w kruki, ale... A, to mi jakiś słabszy leszy, więc jak nie potrzebowałem. O, wilki przyzwał, okej, dobra. Jeszcze nie zajmiemy jeszcze. Tak się tam też robią. Dobra. Tyle w temacie. Coś tu jeszcze mamy ciekawego? Chyba nie. Zbruszkowana tkanka potwora, kość potwora, żywica leszego. Dobra, gdzie ten skarb? Tutaj. Trochę glifów. Dobra, i jakiś krab. Nie, jakiś słaby miecz, tak. Ne. Też w sumie nie taki słaby. 34 poziom, niewiele gorszy od mojego. Ale gorszy. Dobra, właśnie. Co trwa mu wzgrywa daje? 10% szansa cięcia kończyny. Bezużyteczne. Wolę moje 10% złota. Okej. Okay. Płotka tutaj. Ta. Płotka jest znana ze swoich zdolności nadnaturalnych. Okej, czyżby się zablokowała? Chyba nie, dobra. No to jedziemy. Jelonki. Na jelonki można również polować. Te wilki czasami tak robią. Ale co tam? Tak, ich sprawa. No. Ciekawe, co takiego było. Okej, wilki się ciągną za mną. Myślę, że odpuściły sobie. O, dzięki stary, że chciałeś mi pomóc. Mam nadzieję, że nie będę musiał cię zabić za to. Niedługo. No, jak tam? Okej. No właśnie, możemy się zapytać od razu tego gościa. Ten w klatce. Co to za jeden? A wygląda jak potwór? Nie? No to nie twój zasrany interes.
No, tak myślałem. Pozbyłem się tego potwora. To był gryf. Archegryf. Jestem wdzięczny. Arcy wdzięczny. Proszę, twoja nagroda. Dzięki. Tak na przyszłość. Wzywajcie Wiedźmina, zanim poleje się krew. Słuszna uwaga. Okej. Dostałem. Jeszcze próbuję na stożdż. Szakiewce, którą dostałem, były fałszywe korony. Patrz. Okej, dostałem właśnie achievement z Golga, nie wiem czy to było widać na filmie czy nie, że niby wykonałem już, a właśnie, zmienimy questa, żeby nie spoilował nic. Sezamia, otwórz się. Dobra. Czyżby wykonał wszystkie zlecenia wiedźmińskie? Tak, zadania główne, zadania poboczne, poszukiwania. Tak, już nie mam żadnych zleceń. No, wygląda na to, że wykonałem wszystkie zlecenia w grze. A, spoko. Tak, chcę tą grę zmaszcerować. Zanim w końcu ją przejdę. Okej, fajnie wiedzieć. Dobra, pogadajmy z naszym kasiarzem. Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności. Wara od klatki, Wiedźminie. No dobra. To czym wam podpadł? Nam niczym. Ale paru bankierom musiał zaleźć za skórę, bo wyznaczyli niezłą sumkę za jego głowę. A że pan Hans Scidaris jest człowiekiem interesu, postanowił mnie pojmać i zgłosić się po nagrodę. Pozwolił ci się kto odzywać? Morda w kubeł! Podoba mi się charakter tego Quinta. Quinto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale okay. Wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty? Tak jak mówiłem. Człowiek interesu. A ja mówiłem morda w kubeł. Nie przerywaj. Co ty ja... A, chcesz, żebym go puścił. To zapłać. Tyle, ile obiecali w liście gończym. Przy okazji zwrócę uwagę na pewną ścisłość. Mianowicie spójrzcie, jak ten gość ma czepiec, jakiś czepiec, czapkę pod hełmem. Tak, gdyby założył sam metalowy hełm na głowę, czystą, to wcale by dobrze nie chroniło przed jakimikolwiek uderzeniami. Cała siła uderzenia i tak by odbijała się na czaszce. Ale czepiec może dobrze pochłaniać falę uderzeniową, więc dobra. Dobra, dbałaś o szczegóły. Dobra, zobaczmy, co możemy. Może się dogadamy? Hans, żeby dostać nagrodę, musiałbyś wpierw oddać Quinto w odpowiednie ręce. A to fatyga. I czas. A czas, jak wiadomo, to pieniądz. Sza! Do czego zmierzasz, Wiedźminie? Bankierzy są daleko, a ja jestem tu. Oszczędzam ci niewygód. To może zejdziesz z ceny? O ile? Okej. Chodźmy może gdzieś tak do 170. Nie. 175. Powinien się zgodzić, co? No dobra. Na tyle okay. Mogę przystać. No, wiedziałem. Nie chciałem próbować opcji z gwintem. Na pewno byłaby tańsza, ale nie czuję się, że mam mocne talie w gwincie, więc dobra. Niech będzie moja strata. Masz. Nie ma nic słodszego, niż czuć w ręku mieszek pełen złota. No dobra, Quinto. Upiekło ci. Co? Ale jak? Rybią łością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Fajny gość ten Quinto. Dobra. Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Dobra. Przygotuj miksturę, dobra. Zobaczmy, co z tą miksturą właśnie.
No to będzie gdzieś tutaj. Tak, mikstura na przeczyszczenie. Zobaczmy, składa się ze spirytusu, krwi z gnilca i stojadu. No, to ja tym się kończy, ciekawe. To jest zazwyczaj coś, co się nie kończy, ale dobra. Okej. Mamy tu jakiś punkt teleportacji? Nie za blisko. Trzeba się będzie przejechać. Dobra, płotka. Patrz tutaj. Ruszamy w drogę. Okej. Przez żyzne pola, pełne złocistych wzgórz, coś tam, wiedźmin gna na pochybel. Nie wiem. Nie wiem, cokolwiek. No. Musimy niestety zwolnić. Graniczenie do 50 w terenie zabudowanym. A płotka przyspiesza do setki w jakieś 3 sekundy, więc... Więc sporo Geralt musi ją hamować. Ale co tam? Geralt jest prawym kierowcą koni. Nie zamierza łamać prawa. I tak dalej. Dobra, właśnie tutaj była gdzieś była jakaś karczma. Mógłbym sobie zakupić tą nalewkę, którą potrzebuję. Gdzieś tutaj. Okej, dobra. Mam nadzieję, że będzie na stanie. Które karczmy tego nie mają. Dziki. Ej, Wiedźminie! Dołączysz do naszej kompanii? To ci od... ten... Czym chata bogata, tym goście żygają! No, tego gościa. Wybaczcie, mam słabe pamięć zawsze. No tak, już zapomniałem. Pamiętam cię. Co podać? Okej. Zobaczmy, czy masz... Co potrzebuję? Masz jedną nalewkę z mandragory, masz jedną wiśniówkę na spirytusie, to mi... To mnie dużo nie urządza, ale co tam? Trudno. Bywaj. Dobra. Mogę sobie od razu wytworzyć jedną białą mewę. I... Czego potrzebuję do wyśmienitego kota? O właśnie, coś z tego mogę... No, wyśmienity olej przeciwko ogrowatym. Nie, tego nie mogę. O, otwar z archegryfa. Co mi to daje? Jeżeli wytrzymam się zwiększa od zera, silne ataki używają ją całą, oprócz normalnych obrażeń. Obniżają żywotne przeciwnika o 5%. Okej, okay, ciekawe. Dobra, co potrzebuję do wyśmienitego kota? Potrzebuję aether. To wytwórzmy sobie aether. Razu. Okej. Okay. Jak będę przechodził przez jakieś karczmy, muszę pamiętać, żeby zbierać alkohole. Okej. Okay. Posłuchajmy. Ochotnik. Wiem, że przekupił komisję lekarską. Wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Okej. Idziemy dalej. Tam. O właśnie. Przydałoby się pewnie naprawić. W jakiś sposób. Posłuchajmy. A ten Horst Borsoli to ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No pomyśl. Żenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Okej. Okay. No to idziemy dalej. Posłuchajmy. Dzisiaj na
Rybna będzie. O, skąd wiesz? Jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z... Okej, tak myślałem, że tak nie powinien być za blisko. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobu. Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Okej. Wiedźmińskie przyprawy. Wiedźmini znają się na rzeczy, jeżeli chodzi o gotowanie. No, dobra. Co ja mogę? Ja płatkę się wybrać. Ej. Gardło mi wsiada. Tak. Muszę sobie długą przerwę zrobić. Okej. Nieważne. A właśnie, już tam jest zadanie, którego nie zauważyłem. Ha! Dama w potrzebie. Nazwijmy to damą. Zostawcie ją w spokoju. A co, wolisz, żeby ciebie przechędożyć? Da się załatwić, tylko worek na gębę naciągnąć. Potem sobie powlirtujemy. Najpierw dajcie jej odejść. Patrzaj, rozkazywać nam będzie przybłęda. Pokazać mu trzeba, gdzie jego miejsce. Obyś mu mordę! Okej. Starczy tego dobrego. Dalej, kurwa! Ha, przecież mają niski poziom. Nic poważnego nie stanowią zagrożenia. Okej. Tyle. Wszystko w porządku? W porządku. Poprawdzie sama bym sobie z nimi poradziła, ale dziękuję. Okej. Odprowadzę cię do domu. Odprowadzić cię do domu? Hola, hola! Jestem wdzięczna, prawda, ale nie myślę od razu w łożu odpłacać. Odprowadzić, nic więcej. A, chyba że tak. To chodźcie. Dobra. Muszę aktywować to zadanie, żeby ona ruszyła się? Zadania poboczne, niespokojna okolica. No czego? No, czekam. Wiecie co, ona chyba się zawiesiła. Tak to jest często. Wiedźminie. Że czasami się zawieszają postacie i zadania. Więc teraz chyba jej nic nie zrobimy. Więc może zajmiemy się tym sezamem. A potem zrestartuję grę i zobaczymy. Tam pewnie nic ciekawego dalej się z nią nie wydarzy, więc to tam. Może będzie tam czekała na miejscu. Zobaczymy. Okej. Czy jest tutaj jakiś kucharz? Nie. Okej, zadanie zakończone niepowodzeniem. Ha. Tak, mogłem się domyślać. Dobra. Kucharza też chyba nie ma. Też się chyba zawiesił. To się za dnia. Okej, za dnia, więc muszę poczekać. Dobra. Nie możesz tego zrobić. Dlaczego? Chcę po prostu odpocząć. Dobra. Czekamy teraz. No jest. Dobra, zobaczmy. Co on będzie chciał. Musi być ten kucharz. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik.
Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Pięćset koron aż nie chcę mu płacić. A w sumie po to brałem akcji, talent do akcji, żeby zaszczędzić na kasie. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie. Tak z dobroci serca. Pomogę. Tak z dobroci. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mru. Rozumiemy się? No. Chłop z chłopem potrafi się dogadać. Okej, no to chyba było wszystko. Jeżeli chodzi o ten włam. W następnym odcinku włamujemy się do skarbca Brodosich? Tych bogatych aukcjonerów. I zobaczymy, jak wygląda ich dom. Czymkolwiek by to nie było. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.